Witamy serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl oraz Zła Ambasada. Zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, zachęcam Was do wsparcia działalności Fundacji Zakres, którą od kilkunastu dni zbieramy środki na zakup samochodu dla naszego przyjaciela Mikołaja, walczącego obecnie pod Donieckiem. A dziś naszym gościem jest osoba Wam dobrze znana z kanału, między innymi z znanych i lubianych wywiadów z kapitanem Lisowskim, pan Marek Meissner. Witam serdecznie, panie Marku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Marku, zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, czyli zamieszania wokół niemieckich patriotów, chciałbym, żeby przedstawił pan nam w skrócie, co obecnie dzieje się na linii frontu na Ukrainie. Z jednej strony obserwujemy lekkie postępy wojsk rosyjskich w okolicy Doniecka, a z drugiej powstawanie linii umocnień rodem z I wojny światowej. Jak pan to ocenia? To znaczy, ja bym powiedział, że tu mamy takie trzy punkty ciężkości. Niemcy bardzo dobrze to określali w dawnych czasach jako Schwerpunkt, czyli taki punkt, wokół którego koncentruje się taki punkt nacisku, wokół którego koncentruje się praktycznie cała walka na określonym odcinku frontu. Tu mamy odcinek, powiedzmy, kierunek doniecki, kierunek bachmucki i słobożański. Gdybyśmy tak mogli powiedzieć, co jest w tym momencie najintensywniejsze, co jest najważniejsze, gdzie mamy te szwerpunkty, to mamy Mariinkę, Pawliwkę i Bachmut. To jest moje zdanie. Natomiast jeżeli by można było bardziej tutaj spojrzeć już nie tak z lotu ptaka, tylko bliżej, to sytuacja bardzo istotna jest, sytuacja pod Bachmutem, gdzie Ukraińcy praktycznie cały czas odpierali ataki, przy czym bardzo interesujące było, że po raz pierwszy Rosjanie użyli walki nocnej i to się zaczęło między 26 a 27 listopada, gdzie po raz pierwszy spróbowali uderzenia nocnego. To im się nie opłaciło, ponieważ zapomnieli, że wśród dostaw od sojuszników z NATO były także termy i artyleria ukraińska ich po prostu zmasakrowała. No i w rezultacie, cóż, Rosjanie się musieli cofnąć, tam były bardzo duże straty. Z tego, co wyłapałem, to około 100 było kia i mia, i wia, czyli bardzo dużo, jak na jeden taki atak. Potem spróbowali z 30 na pierwszy i to też się im nie opłaciło, znowu nocą. I znowu zostali wyrzuceni od południa tym razem. Także można powiedzieć, że te ataki trwają cały czas na Bachmut i tutaj jeszcze są walki pod Kurdiumiwką, gdzie znowu usiłują wyprzeć Ukraińców. No i ta sławna Biłochoriwka, która jest cały czas atakowana, no chyba już to jest piąty czy szósty raz. Teraz jeżeli chodzi o Donieck, no to odcinek doniecki, no to wiadomo, Pawliwka. Pawliwka, która wygląda w tej chwili mniej więcej tak, jak wyglądało Ipr w 1916-1917 roku. Te właśnie zdjęcia, te filmy, które widzimy, gdzie pokazane jest, że to są okolice Bachmutu, takie jakby pierwsza wojna, to właśnie częściowo są także okolice Pawliwki. Tam to tak wygląda. Trwają walki, Pawliwka wygląda tak jak któreś z miast belgijskich w 1916 roku, czyli praktycznie sterczą ruiny kominów i tam się cały czas odbywają walki. Ciekawa sytuacja jest w Mariince, bo tam jest tak, wschodnią i południowo-wschodnią część obsadzają Rosjanie. Północno-zachodnią i zachód obsadzają Ukraińcy. Centrum to jest ziemia niczyja, gdzie praktycznie co noc są walki patroli. No i te patrole też się starają, żeby jak najszybciej wrócić, ponieważ tam została z obu stron podciągnięta dosyć silna artyleria i to centrum jest praktycznie niszczone atakami raz artylerii ukraińskiej, a raz, prawda, artylerii rosyjskiej. Także jeżeli chodzi tutaj o sytuację na froncie, to tak jak mówię, są te główne takie punkty ciężkości, też Schwerpunkt. Tutaj mamy jeszcze, jeżeli chodzi o inne rejony,
Pojawiły się takie na Zaporożu, pojawiły się takie doniesienia półprywatne o tym, że wycofanie nastąpiło Rosjan z Inżernego i Połochów. Nie, tam nastąpiła wymiana. Ktoś prawdopodobnie trafił na moment, kiedy zostały zabrane siły takie milicyjne stamtąd, solidnie zresztą przetrzepane przez Ukraińców, i zostało to wymienione niestety na nowe BGB. Tam także tam będzie trudniej, Ukraińcom będzie trudniej. Natomiast cały czas naciskają, zwłaszcza na Inżerny. Ukraińcy naciskają. Artyleria ukraińska, udało jej się ostrzelać miejsca grupowania, rejony grupowania do ataków Tokmaku i składy. To jest bardzo dobra wiadomość. To, że oberwał też od Ukraińców Iłowajsk i Donieck także, znowu od artylerii. No tutaj się kłania naprowadzanie, zwłaszcza bardzo dobre termy. Ostatnio dostali Ukraińcy, dostała artyleria. No i oni dzięki temu sobie lepiej radzą w nocy, co jest bardzo istotne na tej wojnie. Jeżeli chodzi o odcinek chersoński, tam są moi przyjaciele. Mówią, że jest spokój, że czasem bębni w nich artyleria rosyjska, ale w porównaniu z tym, co się działo wcześniej, to praktycznie biorąc jest ogień nękający. Także jeżeli chodzi o odcinek chersoński, to właściwie tak to wygląda. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje przy samym Morzu Czarnym, praktycznie walki patroli. Nic się nie dzieje istotnego. Panie Marku, najbliższe dni w części Ukrainy to jednak jeszcze plusowe temperatury, więc jedna i druga strona będą się zmagać z błotem, z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Rasputica, tak i to jest jasne, ale tutaj to ciekawa sprawa, że w tym momencie mimo Rasputicy bardzo dobrze sobie radzi artyleria samobieżna ukraińska. Uwaga, nasze kraby. Nasze kraby są armatochaubicami, które sobie najlepiej radzą w tych warunkach. Im ta aż tak bardzo to błoto nie przeszkadza. Czyli znowu mamy punkt dla krabów. A co zatem, gdy pojawią się na Ukrainie minusowe temperatury? Coraz więcej analityków mówi, że będzie to sprzyjać zarówno ofensywie ukraińskiej lub wzmożonej rosyjskiej ofensywie w kierunku właśnie donieckim. Jak pan ocenia jako analityk, co przyniosą minusowe? Tak, jakbym spojrzał na to, to ja tu widzę, wie pan, takie dwie możliwości. To by trzeba było tak spojrzeć, wie pan, to by trzeba było tak spojrzeć w tym momencie od strony rosyjskiej. Mianowicie, dlaczego Rosjanie się tak dobijają na Bachmut, prawda? Moim zdaniem możliwe, że planowaliby właśnie ofensywę przez Bachmut w kierunku na Awdijiwkę, Kurachowę, Słowiańsk, Kramatorsk, czyli to, co planowali jeszcze wiosną, i aż dojść do Zaporoża. A o co chodzi? Żeby odciąć całe wielkie ugrupowanie ukraińskie i dać takiego szacha ewentualnemu uderzeniu na Melitopol. Moim zdaniem to byłby plan maksimum. Najważniejsze byłoby dla nich wyjście na Bachmut, dlatego że wtedy trafiają na tą główną linię obrony ukraińską, której za Bachmutem, której Ukraińcy nie mogą opuścić, nie mogą dopuścić do przerwania. Czyli powiedzmy sobie, w tym momencie, gdyby wyszli jakieś 15 kilometrów na Bachmut, to Ukraińcy już muszą stać twardo i się bronić. To jeżeli chodzi o ofensywę rosyjską, ewentualną, w zimie. Natomiast jeżeli spojrzymy z drugiej strony, no to co się dzieje? No na południe od Swatowa.
Ukraińcy przyciskają. Idą na Kryminno, prawda? Weszli do Czerwono-Popiwki. No to co by to mogło być? No mogłaby być, powiedzmy, ofensywa od tamtej strony, prawda? Naciskanie, obejście na Swatowo i tutaj wyraźne byłoby, wyraźnie byłby atak w kierunku Krasnej, w kierunku rzeki Krasna. Tam już Rosjanie coś budują i to są jakieś takie umocnienia lekkie, ale wyraźnie widać, że oni się też tego boją. Także tutaj są dwie jakby przeciwstawne takie koncepcje możliwości ofensywy, ale jak ja to słyszę, to ja się zastanawiam, czy w ogóle jest to możliwe. Powiem otwarcie, jeżeli chodzi o Rosjan, to ja bym tu widział, jeżeli ataki na Bachmut, jeżeli chodzi o Ukraińców, Swatowe. Natomiast obie strony moim zdaniem w zimie nie osiągną większych postępów. Dlaczego? Dlatego, że obie strony bardzo te postępy będą chciały osiągnąć, wobec czego cała ta kampania zimowa zmieni się w taki kontredans ataków i kontrataków ze strony rosyjskiej i ukraińskiej. To znaczy, Rosjanie wejdą kilka kilometrów, pojawią się rezerwy ukraińskie, wyrzucą Rosjan z pozycji, Rosjanie będą znowu próbowali w innym mieście. To pamiętam, za czasów moich wojskowych to miało taką nazwę wymacywanie słabych punktów w obronie przeciwnika. Tak to będzie wyglądało. Będzie takie wymacywanie. Atak, kontratak, pójście do przodu, wycofanie. Tak to będzie wyglądało. Moim zdaniem nikt, żaden w tej chwili przeciwstawnych sił, ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie mają sił na większą ofensywę. I dlaczego tutaj od strony Rosjan? Tu wiemy, że się szykuje następna mobilizacja. Rosjanie mówią wprost 500 do 700 tysięcy. Znając to, co się działo za poprzedniej mobilizacji, to ja przewiduję potężny chaos na początku. Tych ludzi trzeba przewieźć, wyszkolić przynajmniej rudymentarnie, dać im broń i wyszkolić na tej broni. Okej, dobra. Jakoś to działało kiepsko, bo bardzo kiepsko w tej mobilizacji, która się skończyła. I widać jednoznacznie, że sztab generalny rosyjski poświęcił część tych mobików po to, nawet ich specjalnie nie szkolił, pchnął na linię frontu, widzieliśmy, co się działo, po to, żeby jak najbardziej opóźnić postępy ofensywy ukraińskiej. Po prostu zrobił dokładnie ten sam numer, który zrobiono w 1942 roku. Podejrzewam, że tym razem tak nie będzie. Za bardzo Rosjanom zależy na odzyskaniu inicjatywy. Panie Marku, zatem jak ocenia pan przeszkolenie ukraińskich i rosyjskich żołnierzy? Z jednej strony Amerykanie chcą szkolić 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy miesięcznie w Niemczech, a z drugiej strony obserwujemy rosyjskie materiały przypominające nieco okres zimnej wojny. Jak to wygląda w pana ocenie? Tak, tutaj mamy niejako dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, wyszkolenie Ukraińców. Tutaj wyraźnie widać, jak wiele działało to wyszkolenie natowskie w Wielkiej Brytanii, w Norwegii, także no, z tego co wiadomo nieoficjalnie było także szkolenie we Francji. Jak wiele ono zdziałało? Pamiętajmy, że ofensywę charkowską w dużej mierze to rajdy prawda, lekkiej piechoty na Humvee i na pojazdach rozpoznawczych innego typu przeprowadzili ludzie, którzy byli wyszkoleni przez Brytyjczyków i przez Amerykanów. Oni się po prostu tej taktyki nauczyli, oni ją twórczo zaadaptowali
I dzięki temu na przykład zdarzały się takie cuda, jak bateria artylerii rosyjskiej, konkretnie Msta-B holowanej, która po dwóch strzałach po prostu obsługa zwiała, bo zobaczyła ukraińskie Humvee w odległości kilometra, prawda? I oni to zdobyli praktycznie bez wystrzału. Także tam się działy takie historie, to wyraźnie pokazuje, jakie było wyszkolenie Ukraińców. I tu mamy to, że właściwie to będzie rozwijane. Widać wyraźnie, że oni poszli w bardzo dobrym kierunku, czyli szkolenie także obrony terytorialnej. Pamiętamy, jakie były z obroną terytorialną problemy na przełomie wiosny i zimy. Jak zaczęło się to wiecowanie po brygadach, jak zaczęły się te problemy, że mówiło się nawet, że będą dezercje do domu, prawda, bo oni się źle czuli, byli niedowartościowani, niedoszkoleni, mieli kiepski sprzęt, kiepskie wyposażenie. Tego w ogóle nie ma. A jak jest, to ja już może opowiadałem, ale to powtórzę jeszcze raz. Kolega mojego przyjaciela, który walczy na froncie chersońskim, zgłosił się, 21 lat chłopak, zgłosił się, bo chce walczyć tak, znaczy kolega, brat, bo chce walczyć tak jak starszy brat. No i tam obejrzeli go, badania dał, zrobili mu i powiedzieli, słuchaj, czy ty się znasz na ratownictwie albo na felczerstwie? On mówi, nie. No to cię nie przyjmiemy. Musiałbyś skończyć taki kurs, bo takich jak ty, to my mamy tysiące, dziesiątki tysięcy, ale my nie mamy dla was dostatecznej ilości dobrej broni. Czyli rezerwy są. On zresztą na ten kurs felczerski poszedł ratownika i pewnie w końcu do jakiegoś oddziału bojowego trafi. Ale, ten Olech, ale tu jest tak, że wyraźnie pokazane jest, jaka jest różnica między myśleniem rosyjskim a ukraińskim o rezerwach. Tutaj mamy zupełnie na odwrót. Do tego stopnia, że proszę Państwa, my mamy dwie kategorie wagnerowców. Wagnerowcy zmobilizowani, czyli wagnerowcy drugiego sortu i wagnerowcy ci starzy, którzy tam są pod oficerami, oficerami młodszymi w tamtych BGB i oni dowodzą. Oni działają, no ale na linii frontu się tak znowu nie pokazują. Wiadomo, no cóż, najlepszy element trzeba oszczędzać. To jest do tego stopnia widoczne, że ja trafiałem na takie jakby teorie spiskowe na rosyjskich TL-ach, kanałach, gdzie mówiono, że cała ofensywa na Donieck to jest robota Prigozina. Dlaczego Prigozina? Dlatego, że on tam miał interesy i chciał wykroić takie władztwo donieckie dla siebie. Dlatego jest tam taka intensywna penetracja i taka intensywna obecność na froncie wagnerowców. Panie Marku, przejdźmy... Na ile to jest możliwe, nie wiadomo. Panie Marku, przejdźmy zatem do głównego tematu dzisiejszej naszej rozmowy, czyli spór o niemieckie patrioty. Doskonale wiemy, że Ukraińcy dziś potrzebują dobrej obrony powietrznej. Dzisiaj dotarła do nas informacja, że dotarły od Hiszpanów pierwsze hołki, ale w Polsce najgorętszym tematem są patrioty. Co według Pana, na czym polega ten spór? Z jednej strony słyszymy głos prezydenta Dudy, który mówi tak, niemieckie patrioty muszą być na terytorium Polski, a z drugiej strony głos ministra Błaszczaka i Jarosława Kaczyńskiego, którzy mówią wprost, oddajmy te patrioty Ukraińcom. Co Pan o tym myśli? Że ktoś bardzo dobrze prezydenta poinformował. Dlaczego? Tu mamy kilka takich zacięć, które powodują, że problem, że alternatywa postawiona przez pana ministra Błaszczaka jest kompletnie nierealizowalna. Przede wszystkim, co właściwie zaoferowali Niemcy? Bundeswehr jest pierwszym po US Army użytkownikiem MiM-104. To pod koniec lat 80. było. Patrioty były najbardziej zaawansowanym systemem obrony przeciwlotniczej, najbardziej uniwersalnym i przeciwrakietowym, i przeciwlotniczym. Niemcy byli pierwszym zagranicznym użytkownikiem. W Schoberhausen zbudowano ośrodek badawczo-rozwojowy, który między innymi ułatwił to wyjście
z chorób wieku dziecięcego patriotów, bo one na początku były kiepskie. Zaczęło się od wprowadzenia tego pakietu PDB-3, pocisków PAC-2. To były początek lat 90. Potem było porozumienie w 93. o modernizacji. Od roku 2001 był etap KWA-2. I teraz co my mamy? My mamy w tej chwili u Niemców 12 FU, czyli Fire Units, które są równe, no, wczesnym, właściwie w tej chwili, no, to są równe MIM-104F. Dlaczego? Tam działają PAC-3MSE, które nie mogłyby działać we wcześniejszych modernizacjach patriotów. Czyli jeżeli mamy najnowsze efektory, to one mogą współdziałać tylko z najnowszym oprogramowaniem i najnowszym typem radaru. No to nie jest jeszcze ICBS oczywiście, ale solidny 120 stopni. Dokładnie. No i co tutaj w takim razie to by znaczyło? No trzeba by sporo tych Ukraińców szkolić. Bo umówmy się, nie można tego dać od razu. Nie jesteśmy wejście niemieckiej obsługi z niemieckimi patriotami na teren Ukrainy oznaczałoby, że takie wyrzutnie będą natychmiastowym celem dla wszystkich pocisków samosterujących rosyjskich, a mogą nawet zaryzykować uderzenie powietrzne. Po co? Po to, żeby wprowadzić NATO do wojny. W sumie, umówmy się, dla Ukraińców to też by nie było źle, patrząc cynicznie. Jak spojrzymy na Arestowicza, może byłby za. Także tutaj, znaczy ja się im z drugiej strony nie dziwię, bo opierać się tak potędze w sumie militarnej, mimo tego, że ta potęga jest na zardzewiałych kołach, ciężko. By się przydało wsparcie, duże wsparcie. No ale, wracając do naszych baranów, mówiąc salonowo, potrzebne byłoby długie szkolenie. 8 miesięcy to jest basic training. Powiedzmy, że po tych 8 miesiącach obsługa ukraińska by się orientowała co z czym. Ale następna część treningu to są scenariusze. Pewne rzeczy trzeba ćwiczyć na zasadzie automatycznej. Ma się bardzo krótki czas na reakcję. To są czasy liczone w minutach. W związku z czym, no dalej, kto miałby to robić? Niemcy nie mają certyfikacji na szkolenia międzynarodowe. Pociski trzeba byłoby odpalać testowo na jakimś poligonie. Na Ukrainie to jest niemożliwe. No to White Sands, no to Kreta. Czyli znowu tych ludzi trzeba by było z tej Ukrainy zabrać do najlepszych przeciwlotników. Moim zdaniem patrioty kiedyś trafią na Ukrainę. Nie teraz. Dlaczego? Napisałem 2 lata, 2025. No ale bardzo dobrze mi pułkownik Piotr Lewandowski, zresztą fachman niesamowity wojskowy, powiedział, no dobrze, słuchaj, ale przecież część z tego szkolenia to jest współdziałanie w sieci NATO. Tej sieci by na Ukrainie nie było. No tak. Ograniczmy to szkolenie do połowy. I tak jest rok. Co przez ten rok? Czyli pewne rzeczy nie są możliwe do zrealizowania natychmiast. Panie Marku, to gdzie w takim razie, czy jaki jest interes Polski? Bo Niemcy z jednej strony na samym początku po wydarzeniach z Przewodowa powiedzieli wprost. Baterie Patriot na terytorium Polski, wspieramy was Eurofighterami. Czy my naprawdę prowadzimy tak politykę antyniemiecką, że nie przyjmujemy tego? Czy możemy domyślać się, że Niemcy też mają w tym jakiś interes, żeby tutaj były patrioty? Pamiętamy przecież zamieszanie z naprawą armatohaubic, panzerhaubice, którą Niemcy chcieli tutaj naprawiać, ale na takich warunkach, że chyba każdy zdroworozsądkowy człowiek nie po prostu nie przyjąłby tej propozycji. Tamto to była rozgrywka KMW, którą no, przekonano urząd kanclerski. Bez wątpienia Olaf Scholz jest najsłabszym kanclerzem Niemiec od
bardzo długiego czasu. Bardzo. Także no, mieszanka, wojna blisko i słaby kanclerz, to nie może się dobrze skończyć. No i kiepsko wygląda. Tutaj są pamiętajmy o jednej rzeczy. Marek Heisler uważa, że patrioty niemieckie powinny być na terytorium Polski, czy nie? Oczywiście. Oczywiście, że powinny. Dlaczego? Spójrzmy na to z punktu widzenia NATO. A może by tak zabezpieczyć radar w Łabuniach? A może by tak zabezpieczyć punktowo centra logistyczne na granicy? Czy one nie mają dużej obrony przeciwlotniczej? Ja myślę, że nawet część kluczowych dla systemu energetycznego Polski zakładów nie ma takiej ochrony. Dokładnie. Może jeżeli Ukraińcy dziś zmagają się ze zmasowanym atakiem na sieć energetyczną, więc Polak, unikając słynnego powiedzenia, mądry Polak po szkodzie, już dziś powinien inwestować w jak najlepszą obronę przeciwlotniczą elektrowni i elektrociepłowni. Nawet nie. GPZ-ów, punktów rozdzielczych. Elektrownie można rozwalić, można naprawić, ale jak się rozwali punkty zasilania, widać po Ukrainie. Oni w elektrownie nawet za bardzo nie celują, ale rozwalają wszystkie GPZ-y, tak zwane zejścia za autostrad energetycznych. Niestety to wystarcza. Ukraińcy otrzymali dzisiaj z Hiszpanii hołki. Amerykanie mówią o w przeciągu najbliższego pół roku o kolejnych dostawach ich obrony przeciwlotniczej. Czego jeszcze potrzebują Ukraińcy, żeby obronić swoje niebo? Artylerii lufowej, przeciwlotniczej i potrzebują, no niestety, dostaw maszyn. Potrzebują czegokolwiek, żeby wesprzeć swoje siły lotnicze. Tu mamy problem. Szkolenie na zachodni sprzęt trwa. To nie jest tak. To nie jest tak, że możemy przejść z MiG-29 na F-16. Latałem w General Aviation. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład pilot General Aviation, który latał Ulmem jakimkolwiek, Storchem czy czymkolwiek innym, nagle wsiadł na przykład do repliki Spitfire'a. On sobie latał, potrafił wszystko. Tu jest jeszcze większa różnica. Dlaczego? Dlatego, że systemy zachodnie i systemy sowieckie budowano w zupełnie odmiennej filozofii. System sowiecki był budowany w filozofii, w której najwięcej do powiedzenia miał kontroler naziemny. Natomiast system zachodni zawsze budowano w filozofii pilot decyduje. Kontroler jest pewnego rodzaju jego jakby przedłużeniem rąk, nóg, wzroku, prawda? Ale mózgiem jest zawsze sam pilot. On decyduje. U Sowietów było, u Rosjan zupełnie jest inaczej. Proszę spojrzeć, teraz mamy rozbicie kolejnego MiG-31. Dlaczego? To wyjaśniono. Dlatego, że postawiono przed pilotem zadanie nie do wykonania dla samolotu, który był w kiepskim stanie technicznym. Panie Marku, na koniec myślę, że dla Ukraińców optymistycznym takim powiewem, dobrą wiadomością jest taka deklaracja Amerykanów, że będą inwestować nawet w produkcję postsowieckiego sprzętu, więc Ukraińcom życzymy, żeby tego sprzętu było jak najwięcej. Miejmy nadzieję, że NATO, mamy nadzieję, że to podejście NATO chyba, które każdy tutaj analityk i każdy ekspert pochwala, no bo produkcja i modernizacja tego sprzętu, na którym po prostu Ukraińcy się znają i potrafią go obsługiwać, to jest dla nich chyba najlepsze rozwiązanie. Panie Marku, dziękuję panu za poświęcony czas. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Ja wszystkich zapraszam na media społecznościowe pana Marka, gdzie znajdziecie masę ciekawych informacji dotyczących konfliktu na Ukrainie. Panie Marku, mam nadzieję, że miło się panu z nami rozmawiało i nie jest to nasza oczywiście ostatnia rozmowa. Myślę, że jeszcze raz zachęcamy do odwiedzenia również naszych mediów społecznościowych, warnews.pl oraz Zła Ambasada. Życzymy wam miłego wieczoru i do usłyszenia. Jeszcze raz dziękuję, panie Marku.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.